Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko, to jest pierwszy odcinek z Goat Simulator, czyli symulator kozy oczywiście. W dzisiejszym odcinku jesteśmy tutaj w takim zamku. Teraz wam pokażę, jak tu się dostałem, chyba mi się uda. O, bo ogólnie widziałem, że trzeba korzystać z przycisku R. No i też go nacisnąłem w takiej wieżyce i się stało, że tutaj się znalazłem. Alfkowski, ej, co ja mam tu w ogóle zrobić? Co? No. Chociaż wiem, może te wszystkie tutaj. Kuski, kusko, yeah. Ale fajna to jest gra, powiem wam. Podskakujemy zawsze kuska. Tu, ta. Wow. Dobra, ale to lecimy. A, przyspieszenie. Wow! Ej, tu się znalazłem, ta. Air Tutorial, yo! Ale mamy tam takie lagusy, mam, nie wiem czy... Czy to chyba ze względu właśnie na grę, tak właśnie widziałem u innych, u niektórych. Czy właśnie też takie są lagusy momentami, nieprzyjemne to jest. Taka płynność kiepska ogólnie, to jest niefajne. Dobra, no więc fajnie byłoby coś powiedzieć o tej grze. Ogólnie powiem wam, że ja tą grę brałem w 100% jakie takie żarty, że po prostu... Ja byłem przekonany, że ona będzie kiepska, nie? I powiem wam, że... się troszeczkę nie miałem racji z tym. Bo to było trochę tak jak z South Parkiem. Jak go zobaczyłem, trailer i w ogóle po samej grafice, to mi się dawało, że to będzie słabe. Ale jak zagrałem, to ekstra, dobra. Yeah! Car, ale nie, ja go skasuję. Czekaj, jak go dogonię. Dogonimy, ścigamy się. Ścigam się z nim, ścigam się z nim. Bo nie uciekamy. Ja wiesz, to taka trochę szkoda, że ta koza tak się nie rozwala, że trzeba po prostu uważać na wszystko. Czyli jest ta inteligencja, że uciekacie, boją się. Myślę, że to są takie, wiecie, boty, co tylko stoją i brawo klaszczą, o tam jeszcze jakiś jest. Ale wybuch! Zarobiste, ale trochę tak dziwnie się to nagrywa. Bo jakby nie mówić, o ty jesteś tu. Wy tu jeszcze jesteście. A, no troszeczkę tacy, jesteście sztucznie zrobieni na pokaz. Dobra, ja odnośnie gry powiem wam, że właśnie mówiłem, że tak szkoda, że nie zrobili czegoś takiego, żeby po prostu ta gra fajnie było, gdyby po prostu... O! Ej, dobre. Gdyby po prostu ta gra była na takiej wadzie, że musimy tą kozą uważać, gdyby ona się rozwalała, po prostu, że uderzymy w samochód coś gdzieś, to byśmy po prostu ginęli, byśmy się roztrzaskiwali, ta gra by leciała po prostu. A możemy tutaj wejść? A jasne, że tak. O, trampolina! Ło! Ale super! Oho! O kule! Ja, ale trudno! I jeszcze wyżej! Ach, aż tutaj się udało. Coś zebrałem. Ach, mi leżysz, biedaczko. To lecimy tutaj. Widzę właśnie to. Fajnie byłoby wbiec tutaj. Ciekawe, da się. Ale masz jęzor. Ach, dobra. Wyskok. Zobaczymy z góry. O! Nie, jeszcze nie. Gdybyśmy mogli pójść tędy. Nie! Jolo! Ach, moje punkty! To chyba... się traci się, jak się nie zrobi czegoś. Aha, dobra, rozumiem. Dobra, tu wyjdziemy. Tędy wyjdziemy. Co by moglibyśmy tutaj zwiedzić, zobaczyć, pobiegać kuską? Ach, nie doskoczyłem.
Ale ona fajnie biega tak. O. Stary. A, ale się przewaliła. O, gdzie ty idziesz? Łoho! O, brawo, ale to zostało, nie? To nadal wisiało. Łoho! Z jednej wielkiej katastrofy, w której wybuch przystanek. Nie przystanek, jeden przystanek. Co ja mówię? Z jednej wielkiej katastrofy, w której wybuch CPN. O, sklepik przeżył. Wybuch został przeżył. Przeżyła koza oraz przeżył jakiś mężczyzna, który tankował samochód. Gdzie możemy iść? Tam widziałem fajne rzeczy. O, tak, to jest tam. Budowla jakaś. Mi byłoby fajnie tam pójść. Podskakujemy. Da się wejść na górę? Czy coś? A fajna muzyczka taka trochę jest. A mogliby trochę zmienić tą muzykę, żeby była trochę inna. Aczkolwiek mi to tam nie przeszkadza jakoś strasznie bardzo mocno. Ale żeś rogi masz, normalnie chaos. O, samochód, samochód! Yeah! O! A myślę, a schody są, są, to fajnie, dobra. Wbijamy, jak tutaj, jak po nich wejść? To są schody? Nie, to nie są schody. Myślałem tak, ogólnie z boku tak wyglądały trochę jak schody. Ale tam się da wejść, ja tam się założę, da się tam wejść. O, tutaj czyżby? Ach, chyba nie. Chyba nie. A jak to wygląda, super. Ach. Oj, kusko, kusko. O, tutaj patrzcie, co to jest. Ego nam wchodzi. Głową, nie? A nie teraz. A wbiła się i patrzy, co robi. Jak to wygląda. Ale się kręci jej, ten język. Długo jeszcze? A, już daleko. Ale ładnie, patrz jak pięknie. Możemy się rozejrzeć po całym miasteczku, gdzie byśmy się skierowali. Trzeba uważać, bo jak ja spadnę. Aha, tam jest drabinka chyba, po drugiej stronie. Powoli, powoli. Okej, dobra, super. Wow. A już myślę, że spadnę. Okej. A nie mówiłem, że się da wejść tam? Chyba się da zaskoczyć tutaj, nie? Jakoś. Patrzcie, ktoś tu jest. Aaaa, będzie mnie przy... Zapchniemy go, zapchniemy go. A widzieliście jak mu... A jak tutaj skoczę... Tam jest... O nie, tam można iść dalej, tak? Gdzie mamy coś ciekawego? Tam powędrujemy sobie w las. O! Kobietko, koszko. O, tutaj zeskoczymy, zeskoczymy tutaj. Spokojnie. Da się zeskoczyć? No jasne, że się da. Bo kuska umie skakać. O, i na muzyczka? Myślałem, że cały czas będzie ta sama. Nie! Nie! Aaaa! Udało się, ale... Tylko na drugie piętro wbić. Nie, ale pewnie jakoś się tam... O, ale muzyka, jaki remix! O, sam jest i drabina. Więc się wbijemy tutaj. Mhm, to jest to. Odnalazłem się w tej muzyce. Yo, yo, yo. Okej, dobra. Co byśmy tu mogli zrobić? Tutaj spadniemy. A, 39 razy. No dobra. No póki co... O, szczęście. O, jest i trampolina, czyli da się jeszcze wyżej. Sorry,
wiem, że nie możesz się pogodzić ze stratą męża lub kogo tamkolwiek, szefa. Jak szef, to powinnaś się cieszyć, kobieto. Myślę, moi drodzy, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Oczywiście, jeśli chcecie więcej, South Park, nie wiem. South Park oczywiście będzie, ale jeśli chcecie więcej God Simulator, to oczywiście łapkujcie i komentujcie filmiki. A to w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć! Thank you.